Tak naprawdę wysokość zarobków zależy od bardzo wielu czynników, od marży, jaką jesteśmy w stanie uzyskiwać, a ta z kolei zależy od kosztów, jakie ponosimy, więc zarządzanie firmą, kosztami, to wszystko wpływa na to, jak wysokie mogą być zarobki. Ale tak naprawdę dzisiaj najważniejsze dla polskich, pomorskich firm jest to, żeby wchodzić na wyższe pozycje w tych łańcuchach wartości dodanej. Co to oznacza? To znaczy, że polskie firmy wreszcie powinny mieć odwagę, bo możliwości już większość z nich ma, wchodzić na takie pozycje trochę liderów danej branży, czyli dzięki temu, dzięki silnej marce, silnej pozycji na rynku można wtedy więcej zarabiać, a więc również więcej płacić pracownikom. No i teraz, to jest kluczowa sprawa, wszystko co się robi, co obniża wartość marki, wpływa na pozycję Polski, kraju, regionu na arenie międzynarodowej, utrudnia podnoszenie wynagrodzeń w polskich firmach. Politycy muszą sobie z tego zdawać sprawę. Wszystko, co robią, co psuje pozycję Polski na rynku międzynarodowym, utrudnia podnoszenie wynagrodzeń w polskich firmach. Generalnie teza o tym, że branże kreatywne, w których zarabia się teoretycznie więcej, rzeczywiście w większości tak jest, powodują narastanie nierówności dochodowych, społecznych, jest prawdziwa. Natomiast na to nakładają się procesy, o których my sobie do końca nie zdajemy sprawy, a tak naprawdę myślimy, że one trochę Polskę mijają, że to nie jest jeszcze ten etap. A mam na myśli na przykład robotyzację, automatyzację czy sztuczną inteligencję, która w tej chwili jak tsunami wchodzi do branż tak zwanych białych kołnierzyków, czyli branż, które do tej pory wydawały się odporne na automatyzację. Dzisiaj rzeczywistość jest taka, że automaty związane ze sztuczną inteligencją zastępują również już urzędników, programistów, sprzedawców ubezpieczeń. W związku z tym, wskutek tych procesów automatyzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji i rozwoju tych branż właśnie kreatywnych, z tym również związanych, będą siłą rzeczy narastały nierówności społeczne. Na to dzisiaj ekonomiści nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Pojawiają się pomysły opodatkowania robotów, Bill Gates o tym mówił, pojawiają się pomysły gwarantowanego wynagrodzenia dla każdego obywatela danego kraju. Finlandia próbuje to wprowadzić. A więc takie pomysły, które no, do niedawna wydawało nam się kompletnym science fiction. To jest rzeczywistość, którą niestety będziemy musieli stawić czoła i na którą wydaje mi się, nie jesteśmy przygotowani, bo tej dyskusji w ogóle nie prowadzimy.